Do końca 2015 roku brakowało regulacji, które dotyczyłyby dodatkowej tablicy na bagażnik rowerowy. Jej montowanie cały czas stanowiło obowiązek kierowcy, jednak niektórzy omijali przepisy. Kupowali na przykład nielegalne kopie lub wykonywali je sami, często też je przekładali. Konieczność wyrobienia dodatkowej tylnej tablicy służącej do oznaczenia pojazdów weszło w życie 1 stycznia 2016 roku. Od tej daty, jeśli rower zamontowany na bagażniku zasłania tablicę rejestracyjną samochodu, konieczne jest posiadanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej. Musi być legalna, wydana przez odpowiedni urząd. Zasady te wprowadzono w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, aby umożliwić łatwiejszą identyfikację pojazdów.